Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem Evolution Bodybuilding. Dziś zaprezentuję Wam bardzo fajne ćwiczenie, którego być może nie znaliście, nigdy nie widzieliście. Ja sam podpatrzyłem to ćwiczenie całkiem niedawno od jednego z amerykańskich trenerów. Bardzo fajne ćwiczenie kończące, myślę raczej jako kończące ćwiczenie na klatkę piersiową. Otóż do tego będziecie potrzebować kierownicę, rogi, różnie na to mówią. I to ćwiczenie, gdzie wykonujemy dipsy, czyli pompki na poręczach. Ale czy to będą pompki na poręczach? Otóż nie. Chwileczkę omówię to ćwiczenie, a za chwileczkę przejdziemy do prezentacji tegoże ćwiczenia. Otóż ćwiczenie to polega na tym, że rozpoczynamy ćwiczenie od tychże poręczy. Ramiona muszą być wyprostowane przez cały czas trwania ćwiczenia, a ruch odbywa się tylko w stawie ramiennym. Tak jakbyście robili szruksy ze sztangielkami lub też ze sztangą, ale tym razem będzie to całkiem odwrotnie, czyli mocno opuszczacie tułów w dół i mocno unosicie go później na ramionach, spinając maksymalnie klatkę piersiową. Spróbujcie tego ćwiczenia, ale zanim spróbujecie, może pokażę Wam, jak to powinno wyglądać. Zapraszam. Dobra, taką mamy kozę. I otóż to, zobaczcie, na razie pozycja wyjściowa i teraz mocno opuszczamy w dół tułów, hop i mocne wyjście w górę do opięcia klatki piersiowej. W dół i w górę. Tu co się dzieje? W dół i w górę do opięcia klatki piersiowej. To jest super. I jeszcze hop, tak jest. Trzeba wyczuć sobie to, dobra, dzięki. Trzeba, a ty robisz serię. Trzeba wyczuć sobie to ćwiczenie, jak mogę nisko opuścić się w stawach ramiennych nasz tułów. Swój tułów, jak nisko możecie opuścić i jak wysoko możecie go podnieść. To jest bardzo podobne do tego, jakbyście spinali mocno klatkę piersiową, opuszczali ramiona w dół i dopinali klatkę piersiową. Bardzo fajne ćwiczenie, zawsze coś innego. Możecie w ten sposób urozmaicić swój split. Zatem zachęcam do sprawdzenia tego ćwiczenia na własnej skórze. Komentujcie, dawajcie znak, czy weszło dobrze, czy też weszło źle. Ale najpierw, żeby się wypowiedzieć na ten temat, musicie tego spróbować. Pamiętajcie o tym, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Do tego jest potrzebne wciśnięcie dzwoneczka. Dawajcie subskrypcję, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!